W tym roku sezon będzie trwał od dzisiaj, od 24 czerwca do 31 sierpnia i we wrześniu wracamy na akwarium. Z nowości na pewno jest wózek mobilny z lodami, który jest oblegany dzisiaj od rana przez dzieciaki. Odrestaurowaliśmy plac zabaw, teraz właśnie chłopaki montują tor przeszkód na dużym basenie. No mamy zjeżdżalnię standardowo, boiska do piłki siatkowej, więc naprawdę będzie bardzo dużo się działo przez cały okres wakacyjny, ponieważ w soboty będą odbywać się zajęcia akwareobiku, więc naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Bardzo fajnie, że zaczął się w końcu czas letni. Jesteśmy na basenie, piękna pogoda dopisuje, super. I to będzie taki pomysł między innymi na wakacje, czy też te wakacje będą bardzo różnorodne? No zobaczymy, to się jeszcze okaże. Ale póki co fajnie, że mamy ten basen i możemy spokojnie spędzić sobie czas na świeżym powietrzu. Super. Znaczy ja preferuję basen ze względu chociażby nawet na dziecko. Tutaj jest bezpiecznie, są ratownicy, także basen, zdecydowanie basen. Co takiego jest fajnego w byciu na basenie? Przychodzicie bardzo często? Tam jeszcze można zjeżdżać po zjeżdżalniach, pływać i skakać do wody. No, to jest fajne. Przychodzicie tu często? No, pierwszy raz dopiero przyszliśmy. Ale w tym roku pierwszy tak, raz. Teraz. Zimna woda czy ciepła woda to nieważne, rozumiem, że ważne, żeby w wodzie być, tak? No tak, może być, w sensie jak na początku wchodzisz, to masz takie uczucie, że jest zimna, ale jest normalnie ciepła. Jak co roku nas tutaj zawsze jest 7 ratowników, taka jest ustawa, takie wymagania i tego pilnujemy. Mamy trzy niecki, na każdej niecce muszą być ratownicy, na dużym basenie 3, dwóch jest pod zjeżdżalnią, jeden na środkowym basenie i jeden ratownik jest obchodowym kierownikiem zmiany, żeby dopilnować, żeby każdy miał czas na przerwę i w razie sytuacji, jakiejś, gdzie trzeba podjąć akcję ratowniczą, on przejmuje dowodzenie. Najważniejsze te zasady dotyczące użytkowników kąpielisk, bo wiemy, że pomysłów na wakacje ludzie mają naprawdę dużo w głowach. Mnóstwo, tak, ale też beztroska rodziców to jest przerażające w dzisiejszych czasach. Po prostu te dzieci biegają same, rodzice myślą, że jeżeli są ratownicy, to już po prostu nie muszą pilnować swoich dzieci. Otóż nie, to jest cały czas obowiązek, bo najwięcej sytuacji, które tutaj mamy, to są akcje, że musimy skakać po dzieci właśnie. Gdzie rodzic po prostu sobie leży, nieraz z alkoholem w ręce. To jest właśnie kolejny problem, ten alkohol na basenie, nad wodą, co jest główną przyczyną utonięć w naszym kraju niestety. I ten problem się cały czas pojawia. Na basenie obowiązuje zakaz skoków do wody. Tego przestrzegamy i pilnujemy od zawsze. Dzięki temu jest bezpiecznie na tym basenie. Jeżeli jesteśmy nagrzani, należy się najpierw schłodzić pod prysznicem albo delikatnie wejść do wody, zanurzyć nogi najpierw i delikatnie się zacząć składać, wtedy dopiero wejść, a nie, że cali rozgrzani jesteśmy, wchodzimy do wody, bo wtedy o wypadek już jest naprawdę blisko. Mamy tutaj nawet takie tablice piktogramowe, na których są narysowane dozwolone stroje, jednak do ludzi to dalej nie dociera, dalej jest ten problem. Wchodzą w długich spodniach i co chwilę trzeba im zwracać uwagę na to. Przede wszystkim prosimy, żeby nie biegać w szatniach, bo jest ślisko, żeby uważać na siebie. Mamy do dyspozycji szatnie, natryski, więc prosimy też o przestrzeganie czystości, czyli jeżeli ktoś przyniósł ze sobą śmieci, żeby je odpady usunął. No i żeby była dobra zabawa podczas wakacji. Bilet normalny od poniedziałku do piątku 12 zł, w weekendy 15 zł. Jeżeli chodzi o bilet ulgowy od poniedziałku do piątku 9 zł, w weekendy 12 zł. Przez to idzie? Tak, przez to jest bilet całodniowy, jednorazowe wejście.